raz kolejny chcę podkreślić w imieniu Rady Powiatu, w imieniu Zarządu Powiatu, w imieniu swoim, że nigdy nie było inicjatywy co do likwidacji jakiejkolwiek ze szkół zarządzanych przez Starostwo Powiatowe, ani łączenia. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest pogarszająca sytuacja w szkolnictwie. Dyskutujemy szeroko na ten temat. Liczymy na wsparcie Komisji Oświaty, liczymy na wsparcie radnych. Liczymy na to, że uda się rozwiązać ten problem z jak najmniejszą szkodą dla naszych placówek oświatowych. Dlatego jeszcze raz podkreślam, na tym etapie nie zapadła żadna decyzja, szczególnie decyzje dotyczące likwidacji czy łączenia szkół. W imieniu całej Rady Powiatu Sanockiego i Zarządu, aby zdementować jakiekolwiek plotki o połączeniu szkół czy likwidacji którejkolwiek ze szkół. Na pewno jest na dzisiaj dyskutujemy o tym, co zrobić w oświacie, bo sytuacja nie jest na dzisiaj ciekawa, ale nie ma w ogóle tematu łączenia czy likwidacji którejkolwiek ze szkół średnich i tutaj jeszcze raz to dementujemy. W kontekście toczącej się wokół zespołu szkół numer 4 dyskusji, no ja mam nadzieję, że nabór do szkoły, do zespołu szkół numer 4 odbędzie się bez żadnych zakłóceń. Jest to szkoła o profilu budowlanym. Wiemy, jak wyglądają usługi budowlane na rynku. Są one dzisiaj drogie, są bardzo potrzebne i nie wyobrażam sobie, żeby ten profil szkoły był zagrożony. Myślę, że wręcz przeciwnie, będziemy myśleć o tym, w jaki sposób tą szkołę rozwinąć, jak pomyśleć o jej dobrym funkcjonowaniu.